po pierwszej przygodzie. Jestem ciekawa, jakie to będą przygody. Ja jestem przekonana, że mogą jeszcze gdzieś zatrzymać. Kanale. My już jesteśmy na Zakynthos, w sumie jesteśmy już drugi dzień w Grecji, ale przynajmniej nagrywałyśmy nic, to był taki dzień dla nas. Dzisiaj po moim machaniu na twarzy możecie widzieć, że byliśmy cały dzień na plaży. No i zamiast iść jak ludzie ulicą, no to my idziemy oczywiście morzem, na wyspę ślubów. Także trzymajcie kciuki. Jak film się nie ukaże, znaczy, że wszystko wpadło i ja też wpadłam. Doszliśmy do miejsca, gdzie chciałyśmy, ale no, jest dużo turystów, to jest jedna rzecz, a chciałyśmy zrobić instagramową fotkę. Pierwsza rzecz, druga rzecz, no, pogoda jest taka, że żadne zdjęcie z tego nie wyjdzie. Także planujemy, we wtorek przyjdziemy o 6, 7, może 8 i może coś nagramy wtedy. A na razie idziemy zwiedzać dalej. Knajpki, gdzie jadłyśmy wczoraj, mają ma najlepsze jedzenie. W ogóle generalnie rzecz biorąc, to wszystko wygląda trochę tak creepy, nie? Wszystko jest jakby takie suche, opuszczone, dużo rzeczy jest zamkniętych. Szliśmy tą imprezową ulicą i wszystko było jakby zamknięte. Także chyba COVID dużo tutaj zmienił. No już nie jest tak, jest dużo spokojnie. No i okej, jest wrzesień, aczkolwiek i tak jest mega spokojnie. A to jest miejscowość typowo rozrywkowa. Imprezowa, bo jesteśmy w ogóle w Laganas, nie? Na Zakynthos, ale w Laganas. Także jest dużo fajnych rzeczy, żeby tu obejrzeć, ale jeżeli chcecie przyjechać na imprezę, no to już raczej w tym roku nie. Może w przyszłym, jak COVID się skończy, to wszystko się podniesie, ale trochę to tak wszystko upadnięte wygląda. Upadnięte, spadłe, no jakby wrzesień. Grekos jest najlepsza w ogóle chyba tutaj, więc jak będziecie, to każdemu polecamy, żebyście przyjechali, spróbowali, bo naprawdę, aha, i róbcie sobie rezerwację, bo wieczorem o miejsce to możecie zapomnieć. Także my zaczynamy naszą kolację. Słuchajcie, kocham tą grecką gościnność, naprawdę. Wszystko jest tutaj piękne, cudowne, w ogóle ta knajpa jest naprawdę najlepsza na świecie, no ale dania, porcje są po prostu magiczne. Także my się zabieramy za jedzenie, mamy jeszcze litr wina do wypicia, także ja to nazywam moje wielkie greckie wakacje.
trenerkę Oliwię, no bo ten detal jest w 100% jakby. Ja bym też przyszedł zapytał się, co ja lubię, co bym zjadła i skontrolował go ode mnie. To jest 100% koło. Także widzicie, już go prawie nie ma, ale spokojnie spalimy to. Kochani, tym pozytywnym akcentem kończymy ten odcinek. No tak, trzymanie prosto kamery to jest moja mocna strona. Także my też tutaj siedzimy, wypijemy sobie jakieś greckie co nieco i będziemy uciekać do pokoju, który mamy generalnie naprzeciwko. Także dobrej nocy i miejcie się dobrze. Buziaki, pozdrawiam, hej, pa. Oj, nie miałam ostrości.